Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Dzisiaj mamy jakże radosne święto, Dzień Dziecka, w związku z tym oczywiście nie mogło zabraknąć jakiejś wróżby na Dzień Dziecka. Proponuję Wam taką zabawę, wybór trzy opcje. Opcja numer 1, taka suweczka, opcja numer 2, kaczorek. I opcja numer 3, taki oto samochodzik. Pytanie będzie następujące. Co z mojego dzieciństwa domaga się przepracowania, uleczenia, co domaga się baczniejszej uwagi? Chodzi tutaj właśnie o rzeczy jakieś z dzieciństwa. Co ewentualnie zostało przeoczone, co trzeba by było jeszcze przeleczyć, przepracować. I moi kochani, prosiłabym, abyście dokonali wyboru jednej z trzech opcji, aby to był wybór intuicyjny, czyli no, ta rzecz, ta zabawka, która jakoś tak do Was od razu przemówiła, czymś Was przyciągnęła do siebie, być może właśnie skojarzyła Wam się jakoś z dzieciństwem, to co do Was najbardziej przemówiło. Chodzi o to, aby był to wybór intuicyjny. Ja już karty postawiłam wcześniej, mam już przygotowane zestawy kart do poszczególnych opcji. Za chwileczkę będę je omawiała. Pod filmem w opisie będziecie mieć owszem również opisane, w której minucie rozpoczyna się która opcja, żeby po prostu nie musieć oglądać całego filmu. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że wyboru dokonaliście. Osoby, które wybrały opcję numer 1, taka sympatyczna sówka, co dla Was tutaj z dzieciństwa domaga się jeszcze przerobienia, do czego warto by było wrócić, z czym ostatecznie się uporać. Mamy tutaj szóstkę mieczy, mamy tu trójkę kielichów, dwójkę mieczy oraz informacje od aniołów, niewłaściwy moment. A więc ja bym powiedziała tak, że dla wielu z Was mogło być taka sytuacja mogła mieć miejsce w Waszym dzieciństwie, gdzie po prostu no, nie mogliście jakoś tak zyskać poczucia bezpieczeństwa. Ja bym to widziała w dwóch możliwych wariantach. Po pierwsze, być może ktoś z Waszych rodziców, mama bądź tata, po prostu odeszli od rodziny, gdzieś założyli sobie być może nową rodzinę, o czym może świadczyć trójka kielichów. Gdzieś po prostu mogło być tutaj rozejście się rodziców i takie życie troszeczkę na dwa domy. Dlatego też jest ta dwójka mieczy. Tak jakbyście byli rozbici, taka dwoistość w Was. Jakbyście troszeczkę przebywali z tatą, troszeczkę z mamą, troszeczkę w jednym miejscu, troszeczkę w drugim. Taka troszeczkę sytuacja, gdzie jest brak stabilności, brak jakiegoś poczucia bezpieczeństwa. No wiadomo, że dziecko zasadniczo lubi być przywiązane do jakiegoś jednego konkretnego miejsca, bo wie, że to jest jego dom, że tutaj czuje się bezpiecznie, że to jest po prostu to, co jest mu dobrze znane, to, co jest dla niego bezpieczne, rozpoznane jako swoje, jako swój teren, swoje terytorium. I tu mogła być właśnie taka sytuacja, że byliście tak ciągle pomiędzy tymi rodzicami i w efekcie no, nie zagrzaliście długo miejsca ani w jednym, ani w drugim domu. I czuliście się tacy troszeczkę jak zabawka. Tak wymieniani na przykład przez rodziców między sobą, trochę jakby bez liczenia się też być może z Waszym własnym zdaniem. Druga linia interpretacyjna, którą bym tutaj proponowała, to jest taka, że po prostu no, ze względu czy to na charakter pracy Waszych rodziców, czy z jakichś innych względów, mogliście się często przenosić, zmieniać miejsca swojego pobytu, miejsca zamieszkania, czyli też nie było tego stałego miejsca, gdzie moglibyście zagrzać jakoś dłużej miejsce. Trójka kielichów też może oznaczać, że były no, takie rozrywkowe czasy, powiedziałabym. Być może Wasi rodzice prowadzili takie bujne życie towarzyskie, gdzie dużo się wokół Was też działo, bo to nie musi być takie fizyczne przenoszenie się z miejsca w miejsce, ale po prostu dużo wydarzeń, dużo ludzi przewija się przez dom. Taki, powiedziałabym, dom otwarty, że przychodzą goście, że ciągle na przykład są jakieś imprezy, coś się dzieje, jakieś wydarzenia, ale w tym wszystkim ta Wasza dwójka mieczy, czyli właśnie jakieś takie rozbicie, tak jakby no nie było tutaj odpowiedniego poczucia bezpieczeństwa, tak jakbyście się tutaj czuli w takim napięciu cały czas, jakieś dylematy wewnętrzne,
wewnętrzne. Ja myślę, że przede wszystkim brak właśnie jakiejś takiej stabilizacji. No dom, który powinien być ostoją, rodzice, którzy powinni zapewnić poczucie bezpieczeństwa, być może tego tutaj zabrakło. Niekoniecznie z ich jakiejś złej woli, ale po prostu no tak ułożyła się sytuacja życiowa, a nie inaczej. I teraz może właśnie jest kwestia przepracowania tych rzeczy. Aniołowie mówią, że to jeszcze niewłaściwy moment, więc może to oznaczać, że jeszcze nie jesteście gotowi, aby odkrywać tak głęboko te swoje bolączki, które gdzieś tam na dno podświadomości spłynęły i po prostu gdzieś one są ukryte, w was drzemią, ale może to jeszcze nie ten czas, aby to uleczać, więc może warto by było, nawet jeżeli już zdamy sobie sprawę z tego, że coś takiego tutaj występuje, jeszcze troszeczkę poczekać, dać sobie trochę czasu na to, aby oswoić się z tą myślą i dopiero wtedy wziąć się za przepracowywanie tych kwestii. Ale tu myślę, że właśnie może być taka sprawa związana z dylematami wewnętrznymi, z brakiem takiej pewności siebie, z kompleksami, które właśnie mogą być związane z po prostu brakiem poczucia bezpieczeństwa w domu rodzinnym, czy właśnie z takim częstym z takimi częstymi zmianami miejsca pobytu i tym podobnymi sprawami. Dobrze. Osoby, które wybrały opcję numer 2, sympatycznego kaczorka, co dla was tutaj z dzieciństwa domaga się przepracowania. Mamy kartę głupca, czyli jak najbardziej nam to wskazuje na dziecko. Mamy kartę maga, mamy kartę dziewiątki monet i karta kompromis od aniołów. Powiedziałabym, że te karty nie są złe. Tutaj nie ma jakichś wielkich traum z dzieciństwa. Nie widzę tutaj czegoś takiego, co by się wiązało z jakimś cierpieniem, z jakąś na przykład patologią, z jakimiś takimi no, trudnymi dziecięcymi doświadczeniami. Ja myślę, że u was może było coś takiego jak nadmierny materializm, dążenie też do takiej perfekcji. Czyli wy od początku moglibyście być uczeni takiej odpowiedzialności, tego, że na przykład zawsze mieliście, już jako dziecko, nie mieliście takich swoich, powiedzmy, dziecięcych rozrywek, takiego zwykłego czasu na to, aby pójść, zagrać w piłkę z kolegami, aby no, spędzić czas tak, jak po prostu dziecko powinno go spędzać. Tylko od początku była jakaś nauka, rozwijanie swoich umiejętności, być może branie udziału w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijanie się artystycznie, muzycznie, może rodzice wam wynajdywali tutaj właśnie jakieś zajęcia dodatkowe, no tak, abyście mieli możliwość jak najszybszego i jak najgłębszego rozwoju. No też myślę, że odebraliście staranne wykształcenie, albo jesteście właśnie specami w jakiejś określonej dziedzinie. Myślę, że wdrażano wam też takie pojęcie odpowiedzialności, czyli no, że uczysz się na przykład dla siebie, po to, żeby kiedyś w przyszłości coś w życiu osiągać, po to, żeby zarabiać pieniądze, po to, żeby móc otaczać się pięknymi rzeczami. Być może tutaj wśród was są takie dzieciaki, które na przykład były wynagradzane za dobre oceny, za dobre sprawowanie, czy miały jakieś już nawet we wczesnym etapie dzieciństwa obowiązki domowe, jak na przykład wynoszenie śmieci, nie wiem, odkurzanie, jakieś takie drobne obowiązki, za które też dostawaliście drobne pieniążki, kieszonkowe i tym podobne rzeczy. Myślę, że tutaj właśnie troszeczkę jakby nie było tej zabawy, a było więcej odpowiedzialności, obowiązków, takiego bardzo poważnego podejścia do życia. I ja nie mówię, że to jest coś złego, absolutnie, bo mówię, że tutaj ten rozkład nie jest jakimś bardzo złym rozkładem, wręcz przeciwnie, jest dosyć pozytywny, ponieważ no, nauczyliście się też poszanowania pieniądza, tego, że nic nie przychodzi za darmo, ale myślę, że zabrakło tutaj troszeczkę spontaniczności. I właśnie dlatego aniołowie wam proponują kompromis. Czyli tutaj do uleczenia byłaby taka postawa równowagi, że owszem, no praca, zarabianie pieniędzy, takie poważne myślenie o domu, o wydatkach, o bardzo poważnych rzeczach tego świata, ale również mówią aniołowie, że nic się nie stanie, jeżeli od czasu do czasu sobie odpuścicie, jeżeli pozwolicie sobie na taką
zwykłą dziecięcą spontaniczność, jeżeli od czasu do czasu nie posprzątacie mieszkania, jeżeli od czasu do czasu zrobicie sobie urlop od pracy, świat się przez to nie skończy, a wy na pewno będziecie bardziej szczęśliwi, dlatego że tutaj właśnie potrzeba takiej zwykłej, prostej radości, cieszenia się z rzeczy małych, z prostych uciech, takie jakby bycie dzieckiem w dorosłej skórze, czyli od czasu do czasu powrót właśnie do tej niefrasobliwości głupca, pozwolenie sobie też na przykład na robienie jakichś błędów, na bycie dzieckiem, na wskoczenie do kałuży, jeżeli mamy na to ochotę, na taką większą spontaniczność po prostu, myślę, ale też nie widzę, żeby tu coś większego, takiego poważniejszego się działo. No i kochani, dla osób, które wybrały opcję numer 3, ten oto samochodzik, co tutaj dla Was z dzieciństwa może być do przerobienia, do uleczenia? Co tutaj mi się pokazuje? Mamy tutaj szóstkę buław, mamy tutaj czwórkę mieczy, dziewiątkę buław i mamy aż dwie karty anielskie, z tego względu, że pierwsza, która mi wypadła, to jest odpowiedź nie i do tej karty po prostu dolosowuje się jeszcze kolejną kartę i tutaj mamy kartę bądź pozytywny. Kochani, co tutaj jakby dla Was? Ja myślę, że przede wszystkim Wy może szybko musieliście wkroczyć w dorosłość, w dojrzałość, a to dlatego, że być może przydarzyła się jakaś tragedia. No, mogło być tak, że w Waszym dzieciństwie po prostu zmarła osoba Wam bliska, to mogło być nawet jedno z rodziców, no i tutaj trzeba było szybko zmierzyć się z dorosłym życiem, po prostu ta czwórka mieczy może nam tutaj właśnie o tym mówić, jest jeszcze dziewiątka buław, czyli takie dochodzenie do siebie po jakiejś właśnie traumie, zbieranie sił, rekonwalescencja. Mogło też być tak, że po prostu Wasze dzieciństwo polegało na tym, że często chorowaliście, że często sami musieliście przebywać w szpitalu, poddawać się hospitalizacji, nie mogliście korzystać z życia tak jak inne dzieci, gdzieś bawić się, wychodzić ze znajomymi, grać w piłkę, tylko jednak większość tego Waszego dzieciństwa, to co pamiętacie, przypadła na spędzanie czasu w łóżku, czy nie daj Boże w szpitalu, czy gdzieś po prostu no, to dzieciństwo było z jakiegoś powodu smutne, obarczone jakimś takim ciężarem, bym powiedziała, no jakaś taka nieprzyjemna sytuacja. Czwórka mieczy to jest też taka karta, która określana jest mianem małej śmierci, więc no coś tam musiało się faktycznie takiego nieprzyjemnego wydarzyć, ale wydaje mi się, że Wy tutaj staraliście się bardzo szybko jakby podnieść po tym. Jest szóstka buław, czyli to jest taki urodzony zwycięzca. Osoba, która się nie poddaje, nie załamuje. Osoba, która za wszelką cenę stara się być twarda. Być może osoba taka, która wręcz wstydzi się łez, wstydzi się okazywania swojej słabości, cierpienia. No mogliście tutaj być takimi małymi twardzielami, że tak powiem, i też wyrosnąć na ludzi takich, którzy niechętnie obnażają swoje uczucia przed innymi. Tylko tu właśnie przywdziewają taką maskę tego urodzonego zwycięzcy, że cokolwiek by się nie działo, to po prostu no, nie będziecie tego po sobie pokazywali. Myślę, że tutaj, jeżeli faktycznie był okres jakiejś żałoby w Waszym dzieciństwie, to zdecydowanie zbyt szybko jakby chcieliście przejść tą żałobę. Być może tu było taki był mechanizm wyparcia, być może takie jakby życie dalej, jakby nic się nie stało, być może właśnie hamowanie w sobie tych takich bardzo ludzkich instynktów, czyli przeżywanie cierpienia, smutku, żałoby. Może no, w tamtych czasach nie mieliście odpowiedniej też opieki psychologicznej, która może byłaby potrzebna, żeby tutaj właśnie prawidłowo przeżyć ten proces żałoby. I to ja tutaj widzę. Tutaj mi się tak pięknie to ułożyło. Najpierw wyszła karta nie, później karta bądź pozytywny i ja bym to, moi drodzy, połączyła jako informację nie bądź pozytywny, ale oczywiście tu nie chodzi o to, że aniołowie nie chcą, żebyście wy byli szczęśliwi i cieszyli się życiem, tylko ja to czytam inaczej, kochani, jako informację nie bądź pozytywny, nie epatuj szczęściem, radością w sytuacji, kiedy twoje serce płacze. Jeżeli masz ochotę płakać, jeżeli masz ochotę pokazać swoje cierpienie, to nie ukrywaj tych uczuć, dlatego że takie tłumienie powoduje tylko narastanie w nas jak
jakiejś frustracji, która prędzej czy później będzie musiała mieć swoje źródło. Czyli ja bym powiedziała tutaj tak, jeżeli coś zostało nieprzepracowane z dzieciństwa, jakaś żałoba nie została należycie przeżyta, to tak naprawdę przez całe życie będziemy nosić w sercu tę żałobę i nigdy jej tak naprawdę do końca nie przepracujemy. Później te negatywne uczucia się w nas skumulują, no i z tego powodu są różne depresje, różnego rodzaju takie, powiedziałabym, dewiacje wszelkiego typu. Nie mam tutaj na myśli oczywiście nic zdrożnego, po prostu chodzi o to, że no nie jesteśmy w stanie też odpowiednio funkcjonować jako jednostka, która jednak tłumi swoje uczucia gdzieś i te uczucia prędzej czy później i tak będą musiały znaleźć swoje ujście. One mogą się manifestować później w różny sposób. Taka tłumiona złość, tłumiona żałoba, tłumiony smutek, tłumione cierpienie może na przykład doprowadzić do tego, że ktoś będzie się okaleczał w jakiś sposób. Winił siebie, leczając swoje ciało za to, że w ogóle pozwala sobie na takie uczucia. Tutaj może nawet Wam wpajano, że trzeba być twardym, tak jak w tym filmie bardzo znanym polskim, twardym trzeba być, a nie miętkim. No ale moi drodzy, niestety to tak nie działa. Tutaj warto pozwolić sobie na przeżywanie w pełni swoich uczuć. I to nie bądź pozytywny. Ja tutaj czytam w takim kontekście, że po prostu jeżeli w Twoim życiu dzieje się źle, to Ty nie musisz zgrywać chojraka. Możesz pozwolić sobie na łzy, możesz pozwolić sobie na gorsze dni, możesz pozwolić sobie na to, żeby być smutnym, żeby odizolować się od świata, żeby mieć słabszy okres, no, nie nadawać się do pracy, do życia, do tego, żeby przeżywać sobie swoją żałobę, nie tylko w środku, ale też na zewnątrz. I chodziłoby tutaj właśnie o takie nietłumienie uczuć. Przede wszystkim tak to widzę. Jeżeli macie też inne jakieś zapatrywania na ten temat, albo to się u Was rzeczywiście pokrywa w jakiś sposób z rzeczywistością, no to dajcie znać w komentarzach, bo przyznam szczerze, że ta trzecia opcja i ten tutaj rozkład dla mnie samej jest dość mocno interesujący, zaskakujący i sama chciałabym, szczerze mówiąc, wiedzieć, jak to się może u Was faktycznie zamanifestować. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wzięcie udziału we wróżbie. Mam nadzieję, że przekazane tutaj informacje okazały się dla Was pomocne. Wszystkich bardzo gorąco pozdrawiam. Wszystkim dzieciakom oraz ich rodzicom życzę cudownego, udanego Dnia Dziecka. Pozdrawiam jeszcze raz. Do zobaczenia i do usłyszenia.